wąsko, brudno, mokro i trochę śmierdząco. Skurują te ryby, robią tutaj jakieś różne rzeczy, czyszczą flaki, nie flaki. I to pewnie wszystko tutaj wędruje z powrotem do tej wody. Wow. Znajduje się w północnej części Pattayi, gdzie znajduje się playground, czyli miejsce, gdzie Tajowie mogą spędzać czas wolny, a z drugiej strony znajduje się market z owocami morza, z seafoodem. Wygląda bardzo obskurnie i ja sam na tym markecie nie chciałbym nic kupić ani nic zjeść. Jeśli interesują Was takie tematy, chcecie zobaczyć, czy warto odwiedzić to miejsce, to koniecznie subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i zapraszam do vloga. Za chwilę przyjdę tutaj na ten market, niech on się jeszcze trochę rozkręci, niech wszyscy otworzą swoje stanowiska, a tymczasem pójdźmy sprawdzić, czy warto wybrać się na ten playground, czy warto tutaj przyjść i jakoś aktywnie spędzić swój czas. Więc już obracam kamerę i wchodzę do środka. Mamy tu, widzę, pierwszych rybaków, którzy chyba dzisiaj nic nie złowili, bo nie za bardzo było widać, żeby jakieś ryby mieli. A skąd wzięli się tutaj rybacy? Myślę, że z tego powodu, że jesteśmy przy samym morzu. Na samym środku mamy boisko do kosza. Są chętni, także fajnie, grają. Tutaj panowie coś jeszcze naprawiają. Także dobrze, że też jest serwis. Wszystko wygląda dobrze. Po lewej stronie mamy jakiś plac zabaw dla dzieci. Może pójdźmy najpierw w takim razie w tą lewą stronę. A tutaj jeszcze mamy na przykład jakieś ławeczki pod drzewem, więc jakby było słońce, to byłoby się gdzieś tutaj w cieniu gdzie schować. I pójdźmy sprawdzić, co tutaj jeszcze można robić, jak mieszka się gdzieś w północnej części Pattayi. Ma się tutaj jakieś swoje mieszkanie wynajęte, czy kupione, nieważne. Czy jest się w jakimś hotelu i chciałoby się gdzieś pójść z dzieckiem, to sprawdźmy, czy jest gdzie. Wydaje się, że wygląda to dobrze i jest gdzie, bo są huśtawki. Sam tutaj jeszcze nigdy w życiu nie byłem. Jestem tu po raz pierwszy i sam jestem ciekaw, co tutaj jeszcze jest. Widzę, że są tam jakieś sprzęty jeszcze, na których można poćwiczyć. I nawet są tu jakieś osoby, które sobie coś tam robią. Nie będę się już tam dalej pchał, bo nie ma za czym. Wszystko stąd widać. Fajne miejsce, dużo zielonego. Teraz też jest taka spoko pogoda, nie jest bardzo gorąco, tylko kręcą się chmury i może mnie tu złapać jakiś deszcz. O, można sobie na trawce posiedzieć, tak jak tam sobie siedzi rodzinka, zrobić jakiś piknik, pobawić się, pograć w jakieś gry. Co tutaj ciekawego jeszcze można spotkać? Tutaj mamy jakiś duży plac, ogromny plac, muzyka i jedziemy. Kamera włączona, moja i tutaj ich też. Północna Pattaya jest to zdecydowanie miejsce, gdzie turystów jest mało, naprawdę takich białych ludzi jest mało. I na przykład tak jak tutaj w tym parku, no to widziałem może z dwie osoby, a jest tutaj dużo Tajów, takie miejsce też bardziej biedne. Tutaj jest ta dzielnica, jest taka bardziej biedna, gdzie już nie za dużo czegokolwiek jest. Jest woda, która jest bardzo brudna. Nikt by do tej wody chyba się nie odważył wejść. Czekajcie, podejdę bliżej. Nie wiem, dlaczego ta woda jest taka brudna. No i tutaj, jak to się mówi, psy dupami szczekają. Akurat zobaczyłem psa i tak mi się skojarzyło. No właśnie, pies chyba zrobił siku albo pupkę. Zakopuje łapkami. Dzieci się bawią, ale tylko takie tajskie dzieci. Nikogo z żadnych turystów. No i jak widać, jest to naprawdę taka biedniejsza dzielnica. Tutaj mamy zejście do morza i tutaj jakaś taka druga chatka. Nie wiem, czy ktoś tutaj mieszka, czy jest to, co to za budynek, nie mam pojęcia, ale też wybudowany nad wodą, na samych palach. Czemu tu jest tak bardzo brudna woda? Nie mam zielonego pojęcia. Jak ktoś się spodziewa, dlaczego tu jest taka brudna woda, to napiszcie w komentarzach, czemu ta woda jest taka brudna. Co tu ścieki wpuszczają, czy co tu robią, czy o co tu chodzi. No woda jest po prostu czarna, naprawdę.
nic nie widać, nawet 2 cm, zero przejrzystości. Tam daleko, daleko, ale to daleko stąd, jest taki port cargo się wydaje, gdzie przypływają jakieś kontenerowce i rozładowują. No i takie miejsce w mieście, gdzie Tajowie mogą spędzić czas, gdzie mogą przyjść, coś pochodzić, poruszać się, pobiegać. Tutaj mamy ciekawy budynek z ciekawym dachem, z niebieską dachówką i tak mega zakrzywionymi, wygiętymi do góry rogami. Tutaj parkują łódki, sumują jacyś rybacy. Mają taki podest, żeby dostać się do tych łódek. A tutaj zaraz obok właśnie znajduje się ten market, na który pójdę. Także tam za chwilę będzie ciekawiej. To co widzieliśmy, tyle tutaj interesującego jest. Takie rzeczy tutaj można robić, jak tylko zagrać w siatkówkę. Tutaj osoby grają w sumie w piłkę na tym dużym placu, potańczyć, coś pochodzić, pospacerować. Oj, dzieci mają tam fajny plac zabaw. Także taki mały park w północnej części Pattayi. Tam po prawej stronie niewiele się dzieje, więc nawet nie idę. Na środku parkuje się skutery, a tutaj zaczyna się, oj, no taki dobry market. Mokro tam, o Jezu, aż nie chcę mi się moich białych butów tam brudzić. No ale cóż, co my tu mamy. Wąsko, brudno, mokro i trochę śmierdząco. I ani jednego turysty. A już wiem skąd ta woda, z tych wszystkich seafoodów i kapiącej wody z lodu. Ale krewetki wyglądają ładnie. Hello, Astel Maybe. Hello, thank you. Nice. Octopus? Yeah. No muszę wam powiedzieć, że sam seafood, same owoce morza, krewetki, kałamary, ślimaki, ryby i inne. Ciekawostką jest to, że tutaj były chyba jeżowce, bo przynajmniej takie kolce czarne, które wbijają się w stopy, jak się jest w morzu, jak właśnie przy jeżowcach, więc przypuszczam, że nawet łapią te jeżowce i jakoś je przyrządzają i jedzą. Ale tu jest rzeźnia. What is this? Wow. Te muszelki to wyglądały, jakby się chciało je dać gdzieś do akwarium albo postawić na szafce, a nie jeść. Tylko że tam były jeszcze w środku jakieś zwierzaczki w tych muszelkach. No ale raczej bym się nie odważył tego zjeść. Kurde, jaka tu jest rzeźnia. Pan leje wodą i nie patrzy na nic. Cholera. No nie, tam w lewo niestety nie pójdę, bo jest za duża kałuża. Sorry, pójdziemy w prawo, a tu już też jest końcówka.
tutaj na grillu pani coś przyrządzała ciekawie wyglądającego. O, tutaj nawet jakaś restauracja się znalazła. Jakaś taka w miarę normalna. Właśnie, tutaj jest jeszcze dużo takich chińskich restauracji w tej dzielnicy. No i zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Jak wyglądają tutaj te domki. Daszki, blacha, taka pordzewiała, czarna, brązowa, ale wszystko drewniane ogólnie. No i to tak wygląda, no jak wygląda. W ogóle cała ta dzielnica, okolica, ulica. Dobra, wrócę się. O, tutaj jeszcze jakiś sklep, który też wygląda jak wygląda. Kurde, w łeb dostałem sznurkiem. Za chwilę jeszcze wrócę się na tą drugą część marketu, tylko do drugiej strony pozamykane wszystko. Nie wiem czemu, ale tam pan robi grilla. Dymi na całą okolicę. Tutaj też jakaś restauracja, ale nie ma żywej duszy w środku, oprócz właściciela. A tutaj chyba jest posterunek policji w tej budce, bo stoi skuter policyjny. A tutaj grill. Jakby ktoś miał ochotę na kiełbaski, no to pani zaprasza. O, ja cię. Dobra, przejdę jeszcze tą uliczką. Bardzo wąską. Tutaj jakaś restauracja chyba, albo sklepik. Ale akurat też nikogo nie ma. O, tu nawet jakieś szejki pani ma. No, no, no. O. Pomarańcze, banany, jabłuszka. O, a tutaj węgiel drzewny. W reklamówkach, w jednorazówkach na grilla. Jakaś grupa Chińczyków przyjechała z przewodnikiem i mówimy, idziemy tam, bo tam są takie rzeczy, a jeszcze tam, gdzie ja teraz idę, są jeszcze inne rzeczy. Idziemy. O, pani naleśniki robi, roti. Tutaj druga pani ma jakieś dziwactwo. Szejki, szejki. Ciekawe, po ile szejki, a nawet wszystkie nazwy są po tajsku. Jakby co? Nawet nie przewidują, że jakiś turysta może się tu zjawić. O, jakie ładne duże kokosy. Ciekawe, kokosy. To jest chyba nazwa tego marketu, ale tylko po tajsku. Patrzcie, jakie tutaj wąskie uliczki.
już sami mieszkańcy, sami Tajowie. Tu pan mi pokazuje, że mogę iść w tą stronę i że gdzieś tam wyjdę. Prawdopodobnie. Co my tu jeszcze ciekawego możemy zobaczyć? Sam jestem ciekaw. Kolejne chińskie restauracje. I jakieś ciekawostki. Pan tam na grillu coś smaży. Tutaj coś kroi. O, tu jaka duża muszla. Ogólnie seafood, seafood, seafood i jeszcze raz seafood. Ciekawe tu jakie ceny są podane. Coś tam jest po 250 batów. And seafood. Co to za miejsce? Może dlatego taka brudna ta woda, że tutaj wszystko gdzieś z tych domów wpuszczają do tej wody? Wow. No, myją, powiedzmy, doskurują te ryby, robią tutaj jakieś różne rzeczy, czyszczą flaki, nie flaki. I to pewnie wszystko tutaj wędruje z powrotem do tej wody. Wow. Później przychodzi przypływ i wszystko zabiera z powrotem do morza. Dlatego tutaj te domy są na tych wszystkich palikach. O kurde, tam jeszcze jakaś restauracja u góry. Pełno ludzi się kręci. O, ale tu wygląda. Zastanawiałem się, co ten pan przedtem kroił, a to był ser. On tarł na tarce ser do lobsterów. Lobster? O, wow. Kurde, ale co lapie tą wodą, tej miotły. Nic nie patrzę. Dużo nie brakło, żeby wylądowało wszystko na mnie. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście więcej takich filmików jak tutaj to miejsce, ten obskurny, brzydki market. Jeśli tak, to już zachęcam Was do obejrzenia właśnie podobnego miejsca.
podobnie brudnego, obskurnego, zmasakrowanego marketu, jaki tylko można sobie wyobrazić, gdzie byliśmy w Bangkoku. Bangkok potrafi zasłynąć z takich miejsc podobnych jak to tutaj w Pattaji, więc tutaj teraz wyświetla Wam się ten filmik, także koniecznie kliknijcie w tą ikonkę, zobaczcie ten stary mój filmik z marketem w Bangkoku. Naprawdę zachęcam, pamiętajcie, jeszcze zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie, hej, cześć!